Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Jesteśmy tuż przed półfinałem drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu. Ty znasz doskonale ten tor. Jak ważna ta znajomość toru będzie dla waszej drużyny? Mam nadzieję, że dobra, ale nie do końca powiem, że bardzo szybki się czuję na tym torze, bo czułem, jak tutaj jeździłem, teraz miałem w tym roku okazję dwa razy pojeździć i no mam nadzieję, że coś znalazłem, bo teraz na treningu okazało się, że to coś jedzie, więc przekazałem teamowi i mam nadzieję, że będę im mógł coś, będę miał coś im przekazać. So what are your thoughts after the practice? Yeah, it feels good. We obviously race here so many times, so looking forward to tonight. I actually spent more time trying to get the other guys dialed in a little bit better, which I think we did a good job. So yeah, we'll see how we go tonight. I think the track is very nice, good prepared. I mean, it's quite hard. Obviously, we had the first run out there, so even after fresh track, and it was a bit slick. But we work very good as a team out there, and of course, we have some times out there. At the end, it's quite nice to see that Ty Wolfen put a quite fast time out there. He really found a good setup, but we could see what he's going to do, and we have to learn from him, and maybe we can beat him. Powiem, że Speedway of Nations jest system, który nam bardziej pasuje jako Czechom, bo no nie mamy za tyle bardzo dobrych zawodników, żeby na ten system, jak dzisiaj jedziemy World Cup, no po prostu bylibyśmy mocnym ogniwem, ale no będziemy walczyli. No mamy tutaj dużo młodych chłopaków, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Yeah, just I think we all know how good we are and just ride like we know how to and see where we end up.